Kolejnym smartfonem, który można spotkać tutaj na targach Mobile World Congress w Barcelonie, to dosyć duży smartfon Galaxy Grand 2. Właśnie propozycja dla osób, które potrzebują trochę większego smartfona z większą przekątną, akurat w tym przypadku z przekątną 5,25 cala. Ekran ma rozdzielczość HD i wykonanie z technologii TFT, więc jakby nie patrzeć, jest to duży smartfon, ale podchodzący trochę pod średnią półkę. Od razu można zauważyć dużo wspólnego z białym Galaxy Note 3. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ta faktura ma taki charakterystyczny wzór, podobnie jak Galaxy Note 3 i przede wszystkim tył urządzenia, który został wykonany właśnie z tworzywa sztucznego, imitującego skóropodobny materiał z takim lekkim tutaj oprzyciem. To znamy z Galaxy Note 3, no i wszystkich tych urządzeń Samsunga, które wyszły właśnie po tabletofonie Samsunga. Co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy 8 GB pamięci wbudowanej, oczywiście z możliwością rozbudowy, 4-rdzeniowy procesor od Qualcomma o taktowaniu maksymalnym 1,2 GHz, więc myślę, że jednostka wystarczająca do tego modelu, zapewniająca, myślę, że całkiem płynną pracę przy każdym zadaniu. Pamięci RAM mamy 1,5 GB, więc też całkiem sporo. Smartfon został wyposażony też w baterię o pojemności 2600 mAh. Myślę, że przy tym calażu, przy tej wielkości, przy tych podzespołach jest to bateria, którą można zaakceptować. Z tyłu mamy aparat o rozdzielczości 8 megapikseli w standardowym układzie z diodą doświetlającą LED i głośnikiem umieszczonym też tutaj na prawo od aparatu. Cała ramka tutaj smartfonu jest srebrna, taka można powiedzieć bardzo błyszcząca. Układ tych wszystkich elementów też jest bardzo podobny, tak jak w innych smartfonach, czyli mini jack na górze, przycisk głośności na prawej krawędzi, mikro USB u dołu, no i przyciski głośności po lewej stronie. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android w wersji 4.3 Jelly Bean. Niestety na obecną chwilę nie wiadomo nic na temat aktualizacji do KitKata. No i mamy tutaj praktycznie wszystkie te feature'y, które znamy z innych smartfonów, jak na przykład ten tryb wielu okien, możliwość uruchomienia aplikacji dwóch jednocześnie, mamy na przykład Smart Stay, mamy aplikacje znane też z innych smartfonów, jak GroupPlay, jak S-Translator, Story Album, także to już znamy z innych smartfonów. Smartfon waży około 163 gramów, więc jest trochę lżejszy od Galaxy Note 3. No i został wyposażony praktycznie we wszystko to, co powinien właśnie taki smartfon multimedialny mieć, czyli Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Tak prezentuje się właśnie Samsung Galaxy Grand 2 w białej wersji kolorystycznej.